Grażyna, jak myślisz? Nie myślę, wakacje już są. Grażyno! Jak wino uderzasz do głowy. Grażyno, jak myślisz, czy moi uczniowie będą tęsknić? No oczywiście, że będą. No. Ale dopiero we wrześniu, za wakacjami. No nie wiem, wydawało mi się, że jak rozdawałam świadectwa, to większość płakała. Bo dałaś im jedynki na koniec? Mi się wydaje, że oni nie przez te jedynki płakali. No jak nie? Przez te lufy mają rok w plecy, ale nie bój, żaby trafią do mojej klasy. No właśnie, wiedzą co ich czeka. Spokojna twoja zondulowana brynia, ja im jedynek z matmy nie wystawię. Bo uczysz polskiego, Grażyna? Dokładnie. Wiesz, Grażyna, chodzi mi o to, że twoja klasa ma trochę nierówno pod sufitem. Przez lato to się zmieni. No nie wiem, nie wiem. Ja wiem, bo dyrektor sam mi mówił. Co mówił? Że czas wprowadzić mnie do parteru, a tam sufity są proste, nie to co na poddaszu.